Siemka, witam w kolejnym filmie Problemix. Niedawno dowiedziałam się, że mój akademik jednak nie ma dyżuru na wakacje i będę musiała się przenieść do innego, więc czeka mnie oddawanie pokoju, a z tym nigdy nie jest lekko. Generalnie jak się jest takim poganiarzem jak ja, to potem jest ciężko. No, ja nie wiem, jak ja to ogarnę. Jutro mam trochę załatwień, więc nie wiem, czy jutro coś będę robić. Jeśli nie, no to zostaje sobota i poniedziałek, bo we wtorek się wynoszę. I ewentualnie jeszcze niedziela, mimo że to niedziela, jeśli po prostu będzie bardzo źle. Dobra, dzień dobry, wróciłam, jest sobota, godzina chyba coś koło 15. Tak, za 10:15, także robimy maraton sprzątanka. Teraz jak montuję ten film, to mi łapie taka tęsknota za tym pokojem, bo już mieszkam tutaj 2 lata. Na szczęście po wakacjach tu wracam. Generalnie minęło 1,5 godziny, jest 4:30. A ja w sumie zrobiłam praktycznie niewiele. Ogólnie to jest tam genialna, bo piję sobie końcówkę swojej ostatniej butelki wody i sobie przypomniałam, że jest sobota, godzina 18, a jutro jest niedziela niehandlowa, więc lecę szybko do sklepu. W sumie nie tylko po wodę, ale miejmy nadzieję, że woda jeszcze będzie. Tak mi się nie chce. Dlaczego ja się muszę przenosić? Żeby mi się chciało, tak jak mi się nie chce. Dobra, idę.
kupiłam sobie kiedyś doniczkę, bo chciałam przesadzić miętę. To sobie kiedyś kupiłam. Kupiłam sobie ziemię. I ta mięta mi umarła. Potem sobie kupiłam nasionka bazylii. No ale się okazało, że bazylia potrzebuje mieć kwaśną ziemię. A ta ziemia taka nie jest. Więc stwierdziłam, że kupię sobie inną. No ale problem polega na tym, że taka kwaśna ziemia jest pakowana minimum po 10 litrów, więc trochę mi się nie opłacało. No i tak sobie leży tam doniczka. W sumie nie wiem, czemu tego nie wywaliłam ze środka. Nieważne. No i nie wiem, co z tym teraz zrobić. Dobra, myślę, że na dzisiaj tyle. Wygląda to mniej więcej tak. Są już siaty, na razie tyle. Będzie tego sporo więcej pewnie. Jutro myślę, że jednak coś porobię i... Czeka mnie jeszcze okno. I chyba faktycznie będę musiała to zrobić jutro, bo jak zostawię okno na poniedziałek, to ja się zesram. Także nie, no trudno, jutro jest niedziela, no ale no, no, trzeba. Dzisiaj jest 21, już nie będę z tym cackać, bo to trzeba wszystko poprzenosić, masakra. Mam jeszcze do zrobienia trening, więc się wezmę za trening i widzimy się jutro. Witam w niedzielę. Dzisiaj weźmiemy się głównie za okno. Przed chwilą jeszcze nagrałam filmosa. Prawdopodobnie jak to oglądacie, to już jest na kanale, bo nie będzie tydzień wcześniej wrzucony niż to. Tak obstawiam. No mówię tutaj o update'cie z ćwiczeń. Ogólnie jest godzina prawie 13. Ja mam teraz do ogarnięcia dużo, dużo rzeczy jeszcze. Teraz się biorę za szafę i wyciągam z niej rzeczy. Zostawię sobie tylko te na jutro i na wtorek. Tutaj, w tym plecaku, mam część ciuchów, ale to jeszcze nie wszystko, niestety. Kurde, dużo tego. Hashtag kobieta. Generalnie taki update, bo zebrałam o, tu w tym niebieskim są ciuchy i jeszcze tu są ciuchy, w sensie tutaj, nie wiem czy... no tu, w sensie Boże, jak ja to zmontuję potem. Generalnie przy przeprowadzkach zawsze jest gorzej niż będzie lepiej. Żeby posprzątać, trzeba najpierw nabałaganić. Przynajmniej ja takie mam wrażenie, bo tutaj jak będę myć podłogę i odkurzać i wszystko, to pewnie wywalę to na korytarz, żeby było prościej. O, jeszcze to wszystko muszę schować. Jestem załamana, tu jest jeszcze tyle roboty. To jest chyba dobry moment na obiad. Myślę, że tą szufladę sobie zostawię na jutro. Tak się zastanawiam, co to jeszcze zrobić. Muszę sobie popatrzeć, które rzeczy mogę już pochować. Chyba zacznę zbierać też gary i zostawię tylko te, które mi są potrzebne jutro.
No, ja jestem trochę przerażona ilością tych rzeczy. Dobra, lecę dalej sprzątać. Dobra, kończę na dziś. Chyba nie jest najgorzej. Jutro zostaje mi jeszcze tylko szuflady, lodówka, podłoga i generalnie jest sztos. Także ja sobie idę poćwiczyć, a my się widzimy jutro. Szczerze, nie wiem, jak ja się tu pomieszczę przy tych ćwiczeniach. Teoretycznie mogłabym te rzeczy przewalić na korytarz, ale musiałabym to potem z powrotem tu wnosić, więc trochę mi się nie chce. Sensu, może jakoś dam radę. Witam w kolejnym dniu sprzątania do przeprowadzki. Dzisiaj zdążyłam już zrobić trening, umyć się, głowę umyć, w końcu mam czysto. No, po prostu powiedzcie mi, kiedy i gdzie ja nazbierałam tyle rzeczy. Chciałabym już być po tym wszystkim, już tam w tym drugim akademiku, wszystko mieć poukładane, bo że jak ja nie znoszę przeprowadzek. Mam już praktycznie wszystko popakowane, chyba. Także chyba będę to teraz wywalać na zewnątrz, żeby tu posprzątać. Teraz sobie siedzę i czekam, aż mi podłoga wyschnie, bo zmapowałam. Znaczy ta, gdzie normalnie jest lodówka. Że można było tą lodówkę z powrotem odsunąć, podsunąć pod parapet. I będę zmywać resztę. Ale jestem podnięta. Dobra, oficjalnie mówię, że została już tylko lodówka, która się rozmraża. Nie wiem, ile jej to jeszcze zajmie. Jest godzina 22. I mam nadzieję, że za niedługo ta lodówka się rozmrozi, bo chciałabym się jednak dzisiaj wyspać trochę. No, zamrażarka mi się tak zbytnio nie rozmroziła dobrze. Ale trudno. Ostatni raz jak odmrażałam lodówkę, to zostawiałam na noc, a teraz poczekałam tylko 3-4 godziny jakoś. Więc no, no cóż. Dobra, oficjalnie wszystko ogarnięte. Tu jest ogarnięte. Wszystko ogarnięte. Ja tylko mam nadzieję, że nie zapomnę wziąć rzeczy, które jeszcze leżą w szafie. Idę się myć. Dopakuję jeszcze kosmetyki spod prysznica. No i mogę iść spać. Alleluja. Witam w kolejny dzień, w momencie kiedy się wyprowadzam. Mały update. Się okazało przy sprawdzeniu pokoju przez panią sprzątającą, że mam drobne trzy rzeczy do poprawienia, między innymi żaluzy, bo nie muszę to czyścić, ale dała mi fajny płyn, więc spoko. Także jestem już w nowym akademiku, w nowym pokoju. Mam lustro, nice, i dwie nowe współlokatorki. Tutaj już praktycznie się tylko żegnałam. Ale mówiłam to cicho, bo mi było głupio na nowym składzie. Także to tyle. Dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Pa, pa! Były opakowanie. Teraz rozpakowywanie. Ale chyba i tak wolę robić to.